Tomek Lepla przedstawi program o nazwie Szpentał. Dzięki, cześć, jak już tutaj nie przedstawiono, nazywam się Tomek Lepla. No, chodzę do trzeciej klasy gimnazjum i przedstawię wam tutaj właśnie program PV. Czy ktoś w ogóle zna ten program, używał go? O! Dobra, to pierwsza osoba, która się zgłosiła, a nie, ty już masz pendrive, to nie dostaniesz. Druga osoba. Dobrze, więc do rzeczy. No na pewno każdy z nas kiedyś musiał użyć, że nie wiem, jakiś duży film, na przykład obraz dysku i chciał go sobie nagrać. No i czekamy, czekamy, czekamy. No i jak długo to trwa? Jak długo to jeszcze będzie trwać? Ile się skopiowało? No nie wiem, musimy czekać do końca. No tak, ale to kolejne polecenie do włączenia, tak? Prawda? Tak samo, no nie wiem, są jakieś graficzne urzędzia, narzędzie jest jakiś GNOME disk, ale przecież konsola, tak? Po co? No i mamy taki fajny programik PV. Wstawiamy go sobie tutaj w Pipe'a, bo PV nazwa od Pipe Viewer. Co tu mamy? Mamy DD Input File, duży plik. Przepuszczamy to do Pipe'a, PV, DD, Output File, dysk. Prawda? I ogólnie programik fajnie nam robi to, że działa jak CAD. Przyjmuje dane na wejście, wypisuje nam wyjście standardowe, ale na standardowy error, czyli u nas na ekran, wypisuje progress bara, ile proces się skopiowało, ile czasu minęło, ile czasu jeszcze powinno minąć. Mamy tutaj fajne opcje, mamy standardowo te wszystkie tutaj z wyjątkiem średniej prędkości są włączone, czyli pokazuje nam progress bara, pokazuje nam czas jaki minął, pokazuje nam ile jeszcze zostało i ile bajtów zostało przesłanych. Mamy dodatkowe opcje. N-numerik wyświetla wyjście procentowo, to się przydaje, kiedy, nie wiem, chcemy użyć jakiegoś dialoga, żeby mieć jakieś fajne menu konsolowe. Quiet nie wyświetla żadnych informacji. Kursor to będzie przydatne C, jeżeli będziemy chcieli sobie nazywać poszczególne procesy i będziemy chcieli użyć kilku. Size, ustawiamy rozmiar, jeśli go wcześniej nie znamy. No jeszcze tutaj mamy najem do nazywania, interval do aktualizowania to dany czas i rate limit, ograniczamy sobie czas. No mamy tutaj parę przykładowych użyć, no, kopiowanie plików, no to jak CAD, tu nie ma żadnej wielkiej filozofii. Bierzemy plik, no i na drugi. To było przegrywanie obrazu na dysku, jak już pokazałem. Tworzenie sumy MD5. Tu się może przydać, chcemy wiedzieć ile czasu nam minęło, ile jeszcze zostało. Teraz sztuczka z nazywaniem procesów. Czasami będziemy mieli taką sytuację, że jeden proces, taki na przykład PV, który nam przerzuca gdzieś na standardowe wejście, będzie wiedział ile jeszcze zostało, ale GZIP nie będzie wiedział, więc nazywamy sobie jeden proces source. Drugi klip, jeden będzie miał ładnego progress bara procentowego, a drugi nam będzie tylko pokazywał ile czasu minęło. Ja to zaraz zresztą pokażę na przykładach. No to tworzymy sobie archiwum tutaj już bez nazywania. I tworzymy sobie archiwum z plikami i tutaj robimy sztuczkę, tutaj mamy normalnie taras. Wcześniej test, czyli size rozmiar. No tutaj DU, czyli bierzemy rozmiar wszystkich plików w katalogu. No i awka, żeby nie wyświetlać nam tej kropki niepotrzebnej. No i na końcu tylko przepuszczamy przez gizyczność. A teraz takie trochę bardziej dla fanów. Możemy sobie sprawdzić, jak szybko będziemy czytać z DEV0 do DEV0. U mnie wyszło 13 giga na sekundę. Kolejne dla fanów. Możemy sobie, tutaj mamy quiet, czyli nie pokazuje nam żadnych procesów ani progress bara. L czeka 10, nie wyświetla 10 bajków na sekundę. No i wypisuje sobie ten tekst fajnie, znak kontaktu. Instalacja, proste, chyba nie wymaga żadnego większego komentarza. Debianie i Fedorze mamy w standardowych repozytoriach, albo po prostu ze źródeł. Tu mam stronę autorów programu i mam dwie strony z paroma takimi przykładami, których tutaj nie omówię. Były przykłady z używaniem Netcata, gdzie przesyłamy sobie z jednego komputera na drugi. Były też przykłady na przykład ze SQL-em.
Są na razie jakieś pytania, czy ktoś do przykładu? Jak puszczę sobie wielką kompilację, to będę widzieć, jaki jest postęp tego? Nie wiem. Znaczy ja powiem tak, ja nie mam gęku, nie próbowałam, ale myślę, że da się radę. Fajnie. Tak, to wszystko da radę. Debian fajny jest. Czy jest Debian z Debian? To jest wszystko. Dużo tego trzeba by sprawdzić. Znaczy ja... To jest dobre pytanie, tak. No to mamy sobie przygotowany jakiś plik. Na przykład robimy sobie plik 2. Pokazuje nam się tutaj, ile już giga się przesłało. Mamy czas, jaki minął. Obecną prędkość. Ładnego progress bara. I mamy czas, jaki nam został do końca. No, w mainku teoretycznie jesteś w stanie określić, jak dużo się do końca zostało. W mainku. Co zostawia main fala? Teraz sobie chwilę poczekamy. Jeżeli to ładne progress bara. To nie wiem, można wpuścić na sucho bez samego obliczenia, bez samego bilansu, przeszedł przez proces. O, i proszę, mamy ładną sumę MD5. Znaczy się ja osobiście używam tego narzędzia prawie codziennie. Jestem z niego bardzo zadowolony. Ja mam nadzieję, że również będziecie. Ktoś coś jeszcze chciałby powiedzieć, może jakiś przykład pokazać inny? To ja mam pytanie, jeżeli robimy DDR, to urządzenie zarówno, Wtedy nie będziemy w stanie wielkości. Okej, nie będzie. Znaczy, tak, wtedy się etatnie wyświetla i procenty, ale jeżeli bierzemy na przykład z dysku, no to wtedy bierzemy parametr myślnik S, używamy dół i no ładnie działa. I po prostu podajemy jako parametr myślnik S size. Też na przykład jak robimy archiwum tara i używamy tego S-a, to jak bierzemy cały bieżący katalog, to wtedy nam oczywiście się plik tworzy w tym katalogu i wychodzi nam coś kilkanaście procent, prawda? I wypala error. Jakieś pytania jeszcze? A możesz wpuścić sub link V. Znaczy się jeszcze, żeby jeszcze kata użyć? Właśnie się wrzucamy na przemysł. I teraz to jeszcze dwa. No, jest raz dwa. Teraz nie. No tak, i nie ma tego eta, tak, ale pokazuje, ile już było czas i prędzi, nie? No. Ładnie. Jeszcze można zawsze. Troszkę wolniej działa. Dobra, no to ja już w takim razie podziękuję.